Tartak Rafaelsonów to jedna z atrakcji Olsztyna. Remont obiektu rozpoczął się w lipcu 2012 roku. Natomiast Centrum Techniki i Rozwoju Regionu Muzeum Nowoczesności zostało otwarte jesienią 2014 roku. Rewitalizacja była bardzo pieczołowicie zrealizowana, bowiem ten obiekt został nominowany przez konserwatora generalnego zabytków jako zabytek zadbany 2015 roku. Teraz w Tartaku działa prowadzone przez MOK Centrum Techniki i Rozwoju Regionu Muzeum Nowoczesności, w którym odbywają się m.in. ciekawe spotkania popularyzujące historię miasta. Wernisaże, również warsztaty, szereg różnych działań. Co bardzo mnie cieszy, również obok została też zrewitalizowana zajezdnia trolejbusowa. Warto przypomnieć, że pojazdy na szelkach kursowały ulicami stolicy regionu od 1939 roku do 1971 roku. Rok oddania do użytku adaptacji zajezdni trolejbusowej to 2019 rok, a jej koszt to 2 700 000 zł. Natomiast rewitalizacja Tartaku Rafaelsonów wyniosła 5,5 miliona złotych.